Siemaneczko, z tej strony Supi, Postscriptum Squad. Dziś realizujemy kolejną z wywiadu zapowiedzi promującą moją solową płytę Tego oczy nie widzą. I moim gościem jest Skorek z EUDZ. Siemaneczko, Mortko. Siemanko. Słuchaj, Skoruś, akurat ty już na tyle długo siedzisz przy rapie, że nie będę ci zadawał pytań prostych i oczywistych, dlaczego to zacząłeś, jak to zacząłeś. Myślę, że ty już parę razy przerabiałeś. No. Dlatego może porozmawiajmy troszeczkę o twoich projektach. Ja tam jak sięgam pamięcią, kiedy my zaczęliśmy współpracę. Powiedz tak z perspektywy czasu, bo to jest projekt dość starszy. Nic co łódzkie nie jest mi obce. Co możesz powiedzieć o tej płycie? Na ile czujesz, że ta płyta po upływie tego czasu jest dla ciebie dobra i tak dalej? Kurde, zaskoczyłeś mnie troszeczkę. No, ta idea wywiadów. Wiesz co, uważam, że płyta zadowala mnie w 100%. Mhm. Nawet powiem więcej, jakościowo ona nie była dobra, ale mimo wszystko dawała radę z tym, że miałem problemy ze sprzętem i nagrywałem to w różnych miejscach, w różnych studiach i dlatego też to było różnorodne. Ale tematyka, właśnie tak jak powiedziałeś, dużo o Łodzi, bo płyta się jak najbardziej przyjęła. Witam na Bałtach, tam gdzie był teledysk, czyli promotrak do płyty, jak najbardziej się przyjął, także potem był, wiadomo, po drugiej stronie lustra. Nie, spokojnie, nie wybiegaj dalej. Będziemy do wszystkiego dochodzić. No, goście jacyś byli? Nie, to była moja 100% solowa płyta. Tak, same moje zwrotki. Jest jeszcze opcja gdzieś jej pobrania, gdyby ktoś chciał się cofnąć w czasie, czy w ogóle... Wiesz co, to ja tak naprawdę udostępniłem tylko kilka kawałków na YouTube. No kilka, no prawie całą płytę, no bo tam może chyba ze 4 kawałki nie trafiły tylko na YouTube. Także co, no jeżeli ktoś by chciał, no to śmiało można napisać do mnie, czy do ciebie, na pewno tam jakiś kontakt można załapać do mnie i mogę na przykład jakiś tam plik wysłać, nie ma problemu. W jakim klimacie była to płyta? No tak, bo... powiedziałem, to jest typowo patriotyczna płyta. Typowo patriotyczna płyta, dużo było wątków o Łodzi. Bardzo dużo, właśnie dlatego stąd też nazwa płyty, właśnie Nic łódzkie nie jest mi obce. Później kolejna twoja solowa płyta to było Po drugiej stronie lustra, o czym już wspomniałeś. Już przy okazji tej płyty również ja byłem gościem. No tutaj klimat się trochę zmienił, choć jak sam wspominali w zapowiedzi, jeżeli ktoś pamięta, to też była pewnego rodzaju kontynuacja płyty, tak? No dokładnie, to była taka epka, takie dopełnienie jakby do płyty, no bo nie przekazałem wtedy jeszcze wszystkich właśnie informacji, jakie chciałem przekazać. No wiadomo jak to się potoczyło, tak? Zapowiedzieliśmy razem z tobą, nagrali, wypierdoliłeś się 4 razy na torach, także... Tak, tak, bo to była beka ogólnie ciężka, no. No grubo było, no. Bardzo mi się podoba ta Po drugiej stronie lustra, przyjęła się o wiele lepiej niż Nic co łódzkie. No jestem z tego dumny i zadowolony, tak, bo mam nadzieję, że kolejna płyta będzie jeszcze lepsza, tak? Mam nadzieję, że ta płyta, którą w tej chwili robię, będzie na pewno lepsza w 100% niż ta poprzednia, jeżeli pod... No właśnie, bo skoro już poruszyłeś temat twojej obecnej płyty, no tutaj znowu też zmieniłeś klimat, czyli w zasadzie można powiedzieć, że każda twoja płyta porusza... Może, nie wiem, podobną tematykę, jest tam jakiś zawsze wątek lokalnego patriotyzmu. Natomiast teraz generalnie postawiłeś na humor i bekę, tak jak zresztą sam mówiłeś. Oczywiście no bekę w tym znaczeniu, że coś mówisz bardziej humorystycznie, chcesz pośmiać się z wielu rzeczy i taką obrałeś drogę. Co możesz powiedzieć? Bo w zasadzie, no co, opublikowałeś kilka traków. No cztery. Cztery traki opublikowałeś. Jesteś już, może zdradzić jaki jest tytuł, bo tytuł płyty się nie pojawił. No i do tej pory jeszcze się nie pojawi. I się nie pojawi. Tak, to jeszcze. Bo nie wiesz jaki tytuł, czy po prostu nie chcesz na razie mówić? To jest tak, mam kilka pomysłów. Mam kilka pomysłów na nazwy płyty i tak naprawdę dopiero po wypuszczeniu promotraku, czyli no jeszcze w tym miesiącu, bo nagrywam teledysk, no to doskonale wiesz, bo byłeś obecny. No właśnie, korzystając z tej okazji, jest wydarzenie na Facebooku, gdzie można dołączyć osoby chętne, które chcą wziąć udział w klipie do promotraku, mogą się zgłosić, tak? Tak, tak. Jeżeli tak, chcesz, to dodaj więcej szczegółów, bo ja nie, mogę nie wszystko wiedzieć. No tak, no tutaj klip będzie kręcony 28 w niedzielę, czyli za tydzień i jeden dzień, za 8 dni dokładnie. O godzinie 12 już kilka osób się zebrało, znaczy kilka osób już dołączy na 100%, także na pewno będzie fajna zajawka, możemy, na pewno zrobimy jakiś tam konkurs freestyle'ów, taki między tobą albo mną, to zobaczymy. Na pewno jakieś piwko, zbijanie piątek, pogadanie o hip-hopie, no i pobujanie trochę mordą, nie? Wiadomo, dlatego jeżeli ktoś się chce wybrać na przykład spoza Łodzi, to niech poświęci sobie większość dnia na tą inicjatywę, bo to nie będzie tylko sama realizacja klipu. Nie, tylko... no oczywiście, jak już ktoś przyjedzie, wiadomo, to jest zapisało się taki kilka... Taki event, no. Dokładnie, no, zapisało się kilka osób spoza Łodzi, spoza nawet województwa. Ktoś ma podjechać z Nowego Dworu Mazowieckiego, Legnica ma podjechać Radom, także no to wypadałoby jakoś tu ich ugościć, żeby to jednak dłużej zagościli. Liczymy tylko na to, że
że będzie dobra pogoda. No, mam nadzieję, no bo mamy teraz tak naprawdę lato, także myślę, że nie powinno być problemu. A propos tematyki właśnie na płycie, tak jak wcześniej wspomniałeś, będziemy kręcili klip do temat kawałka, to jest taki dość też humorystyczny, no bo jakby miało być inaczej. Kawałek będzie na wesoło po bałucku, taki będzie klimat, nie wiadomo, no trochę beki, już mam nawet fajną koncepcję na to, jak to zrealizować, no ale to też nie będę wyprzedzał oczywiście w czasie. A propos właśnie ogólnie w mojej twórczości, moich płyt, no to tak samo zauważyłeś, mam taki szkielet na płytach, czyli na 100% daję właśnie tam lokalny patriotyzm plus po prostu jakieś urozmaicenie, wiadomo, że tak jak powiedziałeś, nic co łódzkie była 100% patriotyczna, po drugiej stronie lustra trochę czym się różniła, tak, ale też była patriotyczna, no i ta oczywiście też będzie z beką, czyli dla mnie coś zupełnie nowego, no bo wcześniej nigdy takiego czegoś nie robiłem. Od jakiegoś czasu właśnie mam taką zajawkę na takie typowe bekowe kawałki, ale oczywiście z przekazem, żeby też nie było, że to będą po prostu takie idiotyczne teksty, ani nic, no bo nic takiego na myśli nie mam. No ale tak jak powiedziałem, staram coś się świeżego wrzucić właśnie w ten hip-hop, żeby jakoś to urozmaicenie było, prawda, wśród słuchaczy. Czy moje odczucie jest takie, że no, od tego momentu, gdy my się znamy, to ty przechodzisz swego rodzaju właśnie taką transformację od tematów? I właśnie coś zmieniasz, aczkolwiek te korzenie i tak gdzieś tam zostają. Także czego przykładem jest utwór chyba, który ostatnio opublikowałeś, Flustrat, tak? Flustrat, dokładnie. Powiedz, skąd pomysł, skoro sama koncepcja płyty była właśnie dość humorystyczna, skąd taki poważny temat do tej płyty? No właśnie, to nie, jest... Nie masz obawy, że to trochę nie pasuje do koncepcji płyty? No właśnie nie uważam tak, dlatego, bo tak jak powiedziałem, teraz mam zamiar trafić do słuchaczy po prostu poprzez właśnie humor, ale wiadomo, że też ta płyta trafi do ludzi, którzy na przykład na humorze się nie znają, także chciałbym, żeby w tej płycie po prostu każdy znalazł coś dla siebie. Oczywiście płyta będzie, tak jak powiedziałem, no, w 95% będzie oczywiście z beką, z jajem, ale tak jak powiedziałem, no, nie zabraknie też kawałków właśnie takich typowo, takich z przekazem, to co we mnie siedzi, no bo jednak takie teksty też potrafię pisać. No i przede wszystkim ten kawałek to może być nawet takim wyjątkiem od reguły na tej płycie, na przykład, coś w tym stylu. Powiedz mi, masz, no nie wiem, bo na przykład ja tak mam, że jeżeli nawet kończę jeden projekt, to już gdzieś wybiegam trochę w przyszłość i już myślę o kolejnych rzeczach. Masz już wizję na przykład następnej solowej płyty? Wiesz co, mam. Tak, czy po prostu pracujesz na zasadzie kończę, zamykam na bieżąco, i dopiero... Na bieżąco. Nie, mam tak naprawdę kilka pomysłów. Mam kilka pomysłów na traki. Inaczej, może o kolejnej płycie nie myślę na razie, no bo to też trochę nie będę wybiegał w przyszłość, ale mam na przykład takie pomysły na traki, gdzie na przykład na tą płytę te kawałki nie będą pasować, także ich nie nagram. Kto wie, może właśnie, na kolejną płytę właśnie te kawałki może wykorzystam i właśnie płytę właśnie typowo oprę właśnie o te kawałki, które właśnie mam pomysł zrealizować. W ostatnim czasie z takich nowości, których wcześniej nie było, również zacząłeś uczestniczyć w bitwach freestyle'owych i w Radomiu wygrałeś, tak? No udało się. Udało się. Powiedz troszeczkę o Radomiu, jak to tam wyglądało, jaki poziom według ciebie jest w Radomiu? Czy już tłumaczę. W ogóle dlaczego freestyle? Znaczy, no wiadomo, no każdy czuje jakąś zajawkę, ale no wcześniej jakby nie ciągnęło cię do tego i tu tak nagle... Znaczy, wiesz co, ja długo ćwiczyłem freestyle, żeby w ogóle wyjść na scenę i uważam, że jak ja już zrobiłem to pierdolnięcie, to już właśnie z jakimiś tam umiejętnościami, bardzo często sobie z ziomkiem freestyle'owaliśmy, nawet z tobą parę razy żeśmy się spotkali na freestyle, także cały czas to trenuję. Freestyle, zawsze się jarałem freestyle'em, zawsze chciałem freestyle'ować, w końcu uważam, że to jest ten moment i no dlatego wystartowałem w Radomiu, tak, zgłosiłem się. A propos Radomia, no poziom nie był zbyt wysoki, tak ujmę to w ten sposób, może taki mało powiedziany, no bo naprawdę było, no słabo było, tak. A mimo wszystko odczuwam satysfakcję, że wygrałem, no wiadomo, że to jest dla mnie też doświadczenie, prawda. Polubiłem to miasto, fajne jest zajawkowicze, dużo osób przyszło, naprawdę było ciekawie. Trochę mnie denerwowało fakt, że tam ludzie czasem nie odróżniali po prostu freestyle od rzeczywistości po prostu i walczyłem na przykład z ziomkiem z Radomia, no to po prostu ja byłem dla jego ziomków od razu wrogiem, tak, bo go zniszczyłem, pojechałem też w ten sposób. Znaczy, no wiesz, no słuchaj, to zawsze troszeczkę tak działa, że zwłaszcza na obcym podwórku, no niekoniecznie musisz mieć poparcie, tak? No nawet, tak. No... Nawet wyrażając to poparcie z skillsem swoim, tak? No właśnie, i dlatego też się cieszę właśnie, że tutaj jury właśnie też nie działało poprzez, wiesz, lokalny patriotyzm, tylko po prostu obiektywnie. No i tak jak powiedziałeś, no skille to je wygrały, no. No i tak, no teraz co? Na pewno Płock, tak?
Szykujesz tak, się na Płock? Jest bitwa o Płock, tak, już wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Już mam zaraz. Kiedy jest ta bitwa? Jest gdyby to ktoś chciał pojechać? 1 sierpnia, jest to czwartek niestety, jakoś tak mi właśnie dziwnie w środku tygodnia. Mhm, czwartek, no ale ewentualnie to jest okres urlopowy, czyli jeżeli ktoś chce zobaczyć na żywo freestyle, to może podjechać do Płocka. Tak, tam też oczywiście będę dawał z siebie wszystko, mam zamiar to oczywiście wygrać, no bo ja nie jadę tam po to, żeby dostać w pierdol. Nie, no oczywista sprawa. Typowo, żeby wygrać. No i co, trzeba chyba dodać, że Płock jest dla ciebie takim kamieniem milowym przed WBW, na które się wybierasz. Tak, wydaje mi się, bo to akurat Płock od Warszawy, czyli od WBW jest w odstępie 2 miesięcy, no bo na początku 1 sierpnia jest Płock, a 28 bodajże są pierwsze eliminacje do WBW, na których oczywiście będę. To akurat już jest weekend, także myślę, że w międzyczasie jeszcze zapiszę się na jakąś bitwę, może 2-3 uda się jakieś jeszcze zrealizować, żeby jak najwięcej właśnie występów. Była taka kontynuacja. Dokładnie, żebym też nie wyszedł z formy, po prostu staram się właśnie, żebym też już z czymś po prostu wystartował właśnie. No bo nie oszukujmy się, WBW na pewno jest najbardziej rozpromowaną imprezą, więc pokazanie się tam z jak najlepszej strony myślę, że jest najlepszą metodą na pokazanie się z freestylem, tak? Dokładnie, tak, tak. Tak samo uważam właśnie, od lat śledzę WBW, także uważam, że poziom jest cały czas dobry, mimo że dużo osób twierdzi, że jest słabo. Moim zdaniem jest tak, że puncze cały czas są konkretne, cały czas naprawdę nowe rozkminy powstają, no bo wiadomo, nie ma co odgrzewać tego samego, także uważam, że trochę publika tutaj daje ciała, no bo oni tam chyba przychodzą na pogrzeb, a nie żeby... Czy wiesz, mi się wydaje, że WBW po prostu przychodzi pewnego rodzaju transformację, tak? No bo starzy zwycięzcy po prostu nie uczestniczą w tych bitwach tak jak dawniej, tak? No tak, no ale wiadomo, są... Wracają nowi ludzie, wchodzą tak, z nowymi pomysłami. Rodzą się nowe pokolenia i uważam, że to jest bardzo fajne, bo tak jak powiedziałem, wcale nie uważam, żeby poziom freestyle'u w Polsce jakoś zmalał, wręcz przeciwnie, uważam, że są nowe rozkminy. Wiadomo, że już 10 lat, teraz mamy 10-lecie, 10 chyba bodajże edycję teraz będzie WBW, także myślę, że cały czas coś wpada nowego, także to jest bardzo konkretne i ja się w chuj tym jaram, nie? A powiedz, bo z jednej strony jesteś lokalnym patriotą, dlaczego nie zacząłeś freestylu na przykład od rodzimego podwórka? No bo w Łodzi też jest mnóstwo możliwości pod tym kątem. Wiesz co, przede wszystkim powiem ci w ten sposób. Spóźniłem się raz. W atmosferze była liga freestyle'owa, ale się niestety spóźniłem. Którą wygrał Taz, którego Tazu, ze swojej strony pozdrawiam. Oczywiście, bardzo pozdrawiamy serdecznie. Tazu, bardzo dobry ziomek. Z Fantastyki, nie wiem jak tam Fantastyka, czy pracuje, ale... Tak. No. Tazu zasłużenie wygrał, śledziłem cały czas, także bardzo się jaram ziomkiem. Miałem jeden freestyle, taki, to nie była bitwa, na koncercie w Luce. A no to tak, no to był taki tam freestyle. Pamiętam, może... freestyle ze sceny. Tak, taki spontaniczny, całkowicie spontaniczny. Na przerwy między bitami to też jest jakaś forma. Tak, ale tak powiedziałem, no tutaj uważam, że łódzką scenę już nie tyle co podbiłem, tylko ludzie tu już mnie kojarzą z Łodzi, że teraz czas po prostu najwyższy, żeby reszta Polski poznała, tak? Tym bardziej, że jaram się, bo co chwilę dostaję komentarze, prywatne wiadomości od ludzi z całej Polski i to bardzo mnie cieszy, że potrafię zjednoczyć właśnie ze wszystkich zakątków Polski tak naprawdę ludzi. To jest zajebista kwestia. Kolejną rzeczą, która jest w moim odczuciu w przypadku twojej osoby charakterystyczną, jest też twój, no tu patriotyzm jest złym słowem, ale udzielasz w utworach wielką miłość do Manchesteru United. O, no myślę, raczej, że trzeba o tym wspomnieć. Ostatni utwór był o Fergusonie, tak? Tak. Wcześniej tam też było parę. No 3 kawałki ogólnie wyszło w Manchesterze, to jedna nawet, pierwszy kawałek Dzieciaki Basbiego był nawet na płycie Nic co łódzkie nie jest mi obce. Mhm. I do czego zmierzam właśnie, to też był wyjątek od tej płyty, no bo wiadomo, to nie ma nic wspólnego z Łodzią, nie ma nic wspólnego z Polską, tylko tyle co tutaj fani są w Polsce Manchesteru. Tak samo będzie na tej płycie nowej, tak zapytałeś o ten kawałek właśnie, czemu nie jest bekowy i czemu tak poważnie pozostaje. I tak powiedziałem, to na Nic co łódzkie był jakiś wyjątek, na tej płycie też będzie wyjątek po prostu w ten sposób. Mhm. A jeżeli powiedz chodzi... Jeżeli chodzi właśnie o te kawałki o Manchesterze, to wiele osób mnie zarzucało, że próbowałem się wybić na tym klubie, że wiadomo, że fame i tak dalej. Mój ziomek Szerszeń bardzo fajnie to wszystko skomentował, powiedział, że skoro czuję zajawkę do tego klubu, to nie jest tak, że kibicuję mu od wczoraj, tylko odkąd pamiętam, przez całe życie. Także utożsamiam się bardzo z tym klubem i odczuwałem potrzebę. Tym bardziej, że mało jest polskich kawałków w Manchesterze, prawdopodobnie nie było żadnego. Znaczy był jeden taki rockowy kawałek, ale w hip-hopie jeszcze tego nie było. Także tym bardziej kawałki bardzo dobrze się przyjęły, fanpage jakoś funkcjonuje, także jest dobrze. Mhm.
często śledząc twój fanpage przy wrzucaniu utworów, będąc przy tym temacie, można zauważyć, że duża część osób cały czas, można powiedzieć, oczekuje od ciebie kolejnych, że tak powiem, części utworów o Manchesterze. Powiedz, jak ty do tego podchodzisz, no bo w zasadzie, wiesz, to jest swego rodzaju trudna rzecz, w moim odczuciu przynajmniej, że z jednej strony poprzez takie utwory też nabyłeś pewien fanpage ludzi, którzy też kibicują Manchesterowi, z drugiej strony myślę, że tobie zależy przede wszystkim na tym, żeby ludzie sprawdzali każdy twój utwór. I jak to się, moim zdaniem, odnosi do tego? No tak, masz rację, bo tutaj oczywiście na moim fanpage'u niektórzy są tylko po to, żeby posłać kawałków o Manchesterze, ale część z tych osób na pewno śledzi na bieżąco kawałki. Przekonała się, tak? Tak, dokładnie tak, bo stali się moimi fanami po prostu, bez względu na to, jaki kawałek znaczy będzie o Manchesterze, czy też może o Łodzi, także tutaj nie ma z tym problemu. Tak jak powiedziałem, uważam, że to moim zdaniem był bardzo dobry rodzaj promocji, tak? No bo wiadomo, że to jest taki klub, gdzie fanów ma na terenie całego kraju, także stąd też właśnie może zdobyłem właśnie takie poparcie ludzi na całym właśnie terenie Polski. Mhm. Z ostatniej naszej rozmowy, takiej nie przy kamerze, tam wynikła taka rzecz, że często ludzie mówią, że Dobre Bołuckie to będzie twój projekt solowy, więc masz okazję powiedzieć coś na ten temat. No co właśnie, to jest Dobre Bołuckie? Może ty to powiedz. Właśnie, no. Może to sprostuję, no bo ty dokładnie wiesz, to oczywiście Supi jest założycielem projektu Dobre Bołuckie, także to jest pomysłodawca. Razem z Supim będziemy to realizować. Dobre Bołuckie. Przede wszystkim na pewno wyjdzie płyta promująca ten projekt, nasza wspólna z Supim. Na pewno zaprosimy kilku kocurów z Łodzi, bo to będzie tylko typowo łódzki projekt. Co mogę powiedzieć? Dobre Bołuckie to przede wszystkim nie będzie tylko płyta, to będzie po prostu szyld, pod którym będziemy rozpoznawani na pewno. Dobre Bołuckie to będzie marka, to będzie po prostu hasło, taka ekipa po prostu, która będzie rządzić w Łodzi w ten sposób. Tak, będziemy rządzić, czy nie będziemy? No myślę, że prędzej lub później. No, takie są plany, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczęliśmy od pierwszego wzoru koszulki. No tak. Dzisiaj akurat nikt nie założył. No nie, no bo w praniu mam, no bo po Radomiu. Tak, i to właśnie też zauważyłem po bitwie w Radomiu, że koszulka Dobre Bołuckie też ściąga pewnego rodzaju puncze na freestylach. Też to zauważyłeś, że no tak, jak ktoś to widzi, to jest takie w innym mieście nie do końca, nie wiem, może jakiś taki atak odbierany, nie wiem skąd to wynika. Wiesz, że... co ci powiem, to jest po prostu moim zdaniem koszulka, wiadomo, no, że jeżeli ktoś ma się do czego odnieść, no to odnieść się do mojego ubioru, koszulki, cokolwiek. Gdybym miał koszulkę w Teletubisie, no to by się do Teletubisie odniósł, tak? Mam koszulkę Dobre Bołuckie, no to jebali się do Łodzi, no to jest normalne, prawda? Ale pozdrawiam Radą serdecznie. Ale to jest chyba tym mocniejsza wtedy siła na to, żeby coś odpowiedzieć, tak, zwłaszcza, że czujesz ten patriotyzm. No nie, dokładnie, jest... właśnie, bardzo się utożsamiam z Łodzią, także nie powiem, bo te słowa trochę mnie bolały i mówiłem, że to jest freestyle, tego się nie bierze dosłownie, ale no niech sobie cisną na Łódź chłopaki, niech sobie cisną, przyjechał taki kolej z Łodzi, rozjebał całe Radom i tyle, tak? No to tym bardziej... I tyle z pocisków. I tyle, no. Dokładnie, no co im przyszło po pocisku, jak to ja zgarnąłem tytuł, tak? No to... No i myślę, że o to chodzi. Oczywiście nikogo nie obrażają z Radomia, no bo chłopaki przyjęli nas bardzo sympatycznie, mimo tam kilku nieprzyjemnych ekscesów. Było naprawdę fajnie. Moim zdaniem organizacja była trochę średnia, ale była czuć zajawkę, było naprawdę zajebiście, także było kozacko. Bo w ogóle w jakich to było warunkach, jak już tak wracamy zrealizowane, bo to było w plenerze gdzieś, tak? Tak, koło takiej dużej galerii słonecznej, bardzo dużej galerii słonecznej jest taki skatepark, taki bardzo mały, tam na takiej rampie zebrali się ludzie wokoło, zrobiliśmy... No, czyli klimat, można powiedzieć, zacny, nie? Tak, taki podwórkowy, taki typowo hip-hopowy klimat właśnie, wiesz, zajawkowicze tej z deskami, z rowerami, z rolkami, wiesz, nie? Boombox, muzyka, wiesz, browarki w freestyle, coś zajebistego. Bo frekwencja chyba dopisała, nie? Wiesz co, osób było bardzo dużo. Tak, przynajmniej tak okiem kamery, jak widać, to... Było dużo i jarałem też się naprawdę, bo tak naprawdę co drugi wers, co drugi punch dostawałem hałas od nich, mimo że tak naprawdę byli kibicowali po prostu Radomiakom, tak? Mhm. Różnie to bywa, no myślę, że wiesz, że jeżeli coś jest dobre, to... Tylko hipokryta nie powie, że to jest dobre. No tak? Dokładnie, miałem też tak taką akcję, po bitwie właśnie śpieszyłem się, bo mieliśmy z ziomkiem busa do Warszawy od razu zarezerwowanego, no bo nie było w ogóle połączenia do Łodzi. Z Warszawy dopierośmy się udali do,
do Łodzi. A propos właśnie koszulki Dobre Bołódzkie, właśnie trochę się woziłem po Warszawie w koszulce. Reprezentujesz go. Tak, no, no i patrzyli się krzywo, nic się nie odzywali, ale jeden koleś podszedł, zapytał tam się, wiesz, o kluby i tak dalej. No to my powiedzieliśmy, że w ogóle jesteśmy tu w innym klimacie, nie w ogóle, żeby to nie kojarzyli z klubem, ale wiadomo, no w Warszawie czy z czym się kojarzy Łódź, no z Widzewem tylko, prawda, no, to jest normalne. No tak. No, ale oczywiście tam żeśmy chwilę pogadali o hip-hopie i zbiliśmy piątkę i poszliśmy na frytki. I poszliśmy na frytki. Dokładnie. Jest to jakiś pomysł, nie? Zaczynasz, widzę, humoreski, więc odnośnie płyty bekowej, nie wiem, walnij 5 dowcipów. 5? No nie wiem, 5. Kurwa. No bo w zasadzie wiesz, no ktoś może powiedzieć, dlaczego bekowa płyta, no ja mogę... jako osoba, która już jakiś kawałek czasu zna, stwierdzić, że no, ogólnie podchodzisz z dużym dystansem do rzeczywistości i lubisz się pośmiać i tak dalej, więc... No tak, ale to nie znaczy też, że nie ogarniam, co się dzieje, prawda? Nie, no jasne, jasne. Dlatego, dlatego mówię, przedstaw się z tej strony, poopowiadaj jakieś żarty, co... Twoi fani i tak to wiedzą, bo na Facebooku też bardzo często wrzucasz jakieś tam właśnie dowcipy, żarty i tak, tak dalej. Tak, bo to... przede wszystkim a propos tego fanpage'u, to ja nie chcę zrobić tak, ja chcę po prostu, żeby też ludzie mnie poznali takiego, jakim jestem, a nie po prostu, że jestem niedostępny, bo jestem w jakiś sposób no, artystą czy coś w tym stylu, także ja śmiało jestem bardzo otwarty, bardzo lubię dowcipy, bardzo lubię kontakt z ludźmi, poznawać nowych ludzi, także nie mam w ogóle żadnego z tym problemu i bardzo często udostępniam różne tam właśnie rzeczy na Facebooku, niekoniecznie właśnie nawet związane z muzyką i moją twórczością. Na propos kawału, no co ci mogę powiedzieć? Ale wiesz, coś kurde konkretnego, to musi być gruby fest, nie? Takie, ale suchara czy... Nie no, suchara to nie. Coś... No mam to może dwa dolne pierdolne, jeden może do kibiców Manchesteru, bo skoro już nawiązaliśmy. No dobra, to wszyscy kibice Manchesteru teraz siadają. Tak. Uwaga, fanfary. Jak to zawsze mówi ten Twarowski, nie wiem jak, czy na Horny, zawsze przed meczem zapinamy pasy, oglądamy meczek. No dobra, wchodzi, powiem dwa kawały o Manchesterze. Pierwszy. Oczywiście to będzie o City, no bo nie lubię. No. Wiesz jak to jest, nie? Wchodzi kibic Manchesteru City do księgarni i chciał kupić książkę. Mówi, nie, poproszę książkę, Manchester City wygrał Ligę Mistrzów. Nie, no, science fiction, piętro wyżej. Akurat ten też na Facebooku opublikowałem. Tak, był na Facebooku. Znam go. Tak, drugi też był na Facebooku, ale no, lubię ten kawał, bo naprawdę odzwierciedla to, co się dzieje w rzeczywistości w piłce właśnie w Anglii. Do muzeum trofeów Manchesteru City wkradło się dwóch złodziei. No zajebali wszystko, dwa wazony i dywan. No to dobre. No, masz jeszcze coś w zanadrzu? No tak, no mogę powiedzieć jeszcze jakimś jeden kawał taki dobry. Włóczęga sobie szedł ulicą, nie? Zapukał do domu. Koleś otwiera taki dziad, wiesz, nie? Mówi, słucham, mówi, dzień dobry, to jestem, wiesz, wędrownikiem, przed nim jeszcze długa droga, nie mam gdzie się podziać, czy mógłby pan mnie przynocować, nie? On tak myśli, mówi, kurwa, mam tylko dwa łóżka, na jednym leżę, ja ze mną na pewno nie będę, żeby leżał, nie? Sobie myśli, ale moja córka jest niepełnosprawna, to wiesz, pewnie nawet, tak sobie myśli, pewnie nawet nie ruszy mojej córki, ale co, nie pomogę kolesiowi? Niech pan się jebnie koło mojej córki, normalnie ona jest niepełnosprawna, niech pan w ogóle na niej, wiesz, na nią w ogóle uwagi nie zwraca, nie? On mówi, no dobra, spoko, nie? Tam się położył, no i tak leży obok niej. Ona go tam, proszę pana, mówi, co jest, nie, czy ja mogę panu zrobić jedną ręką? On mówi, kurwa, uspokój się, co to kobieta, nie da rady, no co, na patencie się tu wjebałem, wiesz, nie, a ty weźmy takie teksty tu walić, nie, on mówi, no proszę pana, czy ja mogę panu dwoma rękoma, nie? On mówi, do, uspokój się, proszę cię, on tak sobie myśli, mówi, kurwa, ty jak ona, no ona kumata w chuj jest, wiesz, o co chodzi, nie? Ona mówi, no proszę pana, czy ja mogę panu dwoma rękoma? On mówi, nie, uspokój się, wiesz, nie? Ale wiesz, wyobraźnia już działała, no niego już, wiesz, już mu tam Janek dygał, wiesz, o co chodzi. Janusz już mu stał. No i podszedł do niej, wiesz, znaczy to podszedł, no leżał cały czas, nie? No i ona go tam trzeci raz mówi, proszę pana, czy ja mogę panu dwoma rękoma językiem? On mówi, no dobra, ona... Taki sucharek, wiesz. Taki sucharek, no. Dobre. No właśnie, bo już specjalnie poruszyłem ten temat, bo istotą moich wywiadów zapowiedzi jest przedstawienie gości z mojej płyty w taki sposób, jakimi są ludźmi, tak? Jak nie dzisiaj, to za jakiś czas wierzę w to, że ludzie do tego wrócą i chciałbym, żeby to był, wiesz, taki punkt odnośny o tym, kim ty jesteś, tak? Tak, ja bardzo, przepraszam,
Popieram twoją inicjatywę, bardzo się jaram tym projektem, który obecnie właśnie realizujesz. Chodzi mi oczywiście, no płytą też na pewno będę się jarał, chociaż... No, jeszcze nie wiesz. No właśnie, ale no na bank się będę jarał, no bo wiem, że gówno na pewno nie wypłynie. Znaczy solidne gówno, w sensie to na pewno. Ale chodzi mi właśnie o te właśnie takie wideo zapowiedzi, relacje. Bardzo mnie to jara, ponieważ właśnie fajnie jest przedstawić właśnie kogoś, nie tylko, że co tam z twoją płytą i tak dalej, tylko przedstawić właśnie człowieka takim, jakim jest, jak to się mówi, od kuchni, tak? I na pewno fani też mają okazję bardziej poznać mnie czy innych swoich idoli na przykład. To jest bardzo ciekawe i ja to w 100% popieram. Że wiesz, nie wiem na ile to jest oryginalny pomysł, bo no chciałem znaleźć coś, czego nie było. No ja przynajmniej się nie spotkałem z taką formą promocji płyty, więc mam czystą i cichą nadzieję, że ktoś wcześniej tego nie powielił, tak? Przynajmniej nie wiem. Widziałeś coś takiego? Znaczy, wiesz co, no dużo było tak naprawdę... Z czym ja się spotkałem? Wiadomo, no wywiady zwykłe, czyli z mikrofonem, jak tam odczucia po koncercie i tak dalej, wiesz, takie normalne kwestie. Były też tak, że fani wysyłali, wiesz, na przykład na fanpage'a pytania, tak, i ktoś przed kamerą odpowiedział, ja nawet takiej formy użyłem, ale tak powiedziałem, no nie spotkałem się z tym, dlatego bardzo to popieram, bo moim zdaniem to jest swój kozackie. No fajnie to słyszeć. Powiedz mi, no bo tak jak tutaj wiesz, no powiedziałeś nam o płycie mojej, cała płyta nie jest ci znana, dostajesz jeden bit, będziesz w utworze chcesz tego rapu. I tutaj wynikła pewna przypadkowa sytuacja, no ale będziemy mieli follow-up do, co to było, twoja płyta, czy utwór na twojej znaczy, płycie? To był utwór, to była płyta Chcesz tego rapu i utwór też był Chcesz tego rapu, taki promotrack do płyty akurat. A to chyba dawne, bardzo dawne czasy no, musiał być, nie? No, bardzo. Dlatego nie kojarzyłem totalnie. To stary projekt, rok młodszy od węgla. Dlatego ewentualnie to będzie taki follow-up, który tak, nawet... wyniknął przez przypadek, będzie można pogrzebać. Ciekawe, czy to w ogóle jeszcze jest do znalezienia gdzieś w sieci, tak stara płyta twoja. Wiesz co, jest. U mnie na kanale na YouTubie jest oczywiście jak najbardziej ten kawałek Chcesz tego rapu. Uważam, że to jest dobry kawałek i nawet pisząc zwrotkę do właśnie do tego twojego projektu Chcesz tego rapu, do tego kawałka, nawet też trochę właśnie kilku follow-upów użyłem właśnie do mojej płyty, bo fajnie tak wrócić do starych czasów, trochę tak nieumiejętnie, ale fajnie, bo to tak jak powiedziałeś, no przypadek, ale bardzo miły przypadek. No ja też się akurat cieszę. Co możesz powiedzieć na przykład o samym bicie? Jak ci pasuje beat? Beat bardzo mi się podoba. Beat SC zrobił, tak? Tak, SC. No. To jest nasz wspólny producent. Serdecznie pozdrawiam oczywiście. Tak, pozdrawiam ciebie, ziomeczku. Bardzo. Skurwysyn dobry jest, no tyle powiem. No, jako ciekawostka, ale to nie wiem, czy z tobą wywiad będzie pierwszy, czy z nim pierwszy opublikowany, bo z nim też już zrealizowałem. To olej, nie, mój pierwszy ma być. Olej. Zobaczymy, wiesz, to są inne czynniki jeszcze na to wchodzą. Spotkamy się rzecz jest taka, spotkamy się ze sobą i zagramy w marynarza na przykład. No możemy tak to rozwiązać, wiesz. Albo w papier kamienny rzucę zajebiemy. No, ale wiesz, bo ostatnio Wuwunio grał w tą grę, nie wiem czy widziałeś, w zapowiedzi jego. Widziałem. I tam, wiesz, nie było rozstrzygnięcia. Więc no, musimy być oryginalni. Chłopaki strzelali do ludzi z budynku, to nie wiem, musimy coś innego wymyślić. Możecie pofreestylować albo nie wiem, coś grubszego będzie trzeba wymyślić. A SF freestyluje? Wiesz co, nie wiem. Chyba nie wiem. A to możemy. No tak, szukasz gry, w której wygrasz. Nie, to jest, nie wiem, przecież się słyszałem. Wiesz, nawiązując do SC, to wspomniał o tym, że on tak na grubo bity, tak wiesz, jakoś tam robi od stycznia, nie? Co mi się trochę nie chce wierzyć, nie wiem, jakie jest twoje odczucie. Wiesz co, uważam, że te bity są na tyle dobre. Do tej pory przyznałem tak naprawdę jeden bit na moją płytę, ale no tak się nim zajarałem, że prawie się popłakałem. Naprawdę bicior jest taki tłusty, że wyżywiłby kurwa całą Etiopię, nie? Naprawdę. Taki tłusty bicior mi wysłał. Ja osobiście też się bardzo zajerałem i co ciekawe, znaczy wiesz, no masz okazję SC, pamiętaj, wysłać więcej bitów. No właśnie, bo się opierdalasz, ziomek. Na usprawiedliwienie podejrzewam, że po prostu jest generalnie ostro zajęty wieloma projektami. Nie, no na projektami. Pewno, ja to oczywiście... To właśnie, wszystko, a propos wszystko... projektów, teraz mi się widzisz, przypomniało. To jest dowód na to, że nasze wywiady są grubo spontaniczne. SC robi projekt, o którym też już wspominałem w tamtej drugiej wywiadu zapowiedzi. Jazz nie umrze. Ty też na tym projekcie masz być. Dostałeś jakieś szczegóły, czy na razie po prostu wiesz, że będziesz? Wiesz co, tak naprawdę dowiedziałem się wczoraj o tym. Wczoraj, czyli który dzisiaj jest? No dzisiaj nie wiem, który jest. Końcówka lipca jakoś. No dobra, nie w każdym razie dzisiaj jest sobota, dowiedziałem się w piątek, o tyle. A czyli... tylko ode mnie się nawet dowiedziałeś. No wczoraj właśnie, żeśmy się skumali. Czyli no jeszcze ci nie powiedział nawet. Nie, no bo wiesz, to... oficjalnie jest w wywiadu zapowiedzi powiedziane, że jesteś gościem tej płyty, więc... Tak? Czyli pewnie dla ciebie coś szuka, nie?
No właśnie, to jest ciekawe właśnie, bo z tego co wiem będzie kilka naprawdę kozackich osób. No tak, 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 tak. Będzie. Jeżeli to wszystko naprawdę wypali w tym wymiarze, to myślę, że to ale będzie... Ale lepiej na razie nie mówić, bo dopóki tak, nie zapeszasz, tak, najpierw zamknijmy może to wszystko, dogadajmy wszystko, żeby to jakoś wyglądało. No druga kwestia to, że bardzo się jaram, że na takim projekcie mogę uczestniczyć, tym bardziej, że nieoficjalnie możemy powiedzieć, że będzie naprawdę kilka poważnych ludzi. Mam nadzieję, że projekt najbardziej się przyjmie i wypali. No i co, no, trzeba tego czekać, tak? Trzeba czekać, dokładnie. Mówię, wczoraj tak. Wspominałeś, że to mniej więcej ma być jakoś październik, listopad, tak? Jakoś ma ten projekt. No, wejść. Tylko że wiesz, no, piątym elementem hip-hopu jest obsuwa, więc... To jest jeden z najważniejszych elementów tak naprawdę, stary, no bo tak naprawdę żeśmy się skumali wtedy, kiedy ja robię projekt tam naprawdę solowy. No ty tak. Jako szerszam solowy domykasz, ST co chwilę tam komuś bity robi. Ja jeszcze no, planuję to... ja jeszcze planuję szerszeniem jakiś oczywiście mixtape taki krótki wydać. No i jeszcze my dobre bołuckie, także że to się wszystko powiela. No właśnie, masz jeszcze jakieś takie plany na inne? Poza tym co wymieniłeś, bo tak trochę uprzedziłeś moje pytanie. Widzisz. Czy plany? Wiesz co, mam kilka zwrotek, z którymi zalegam. No tak. Ale no, tak. No przede wszystkim z twoją, tak, ale już mam napisaną kwestię tylko nagrania. Mam napisaną również do Paradoksów. Oczywiście Paradoksów też pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. No to jest kwestia czasu, tylko no, dzisiaj mieliśmy jechać ze studia, ale no znowu mi nie wypaliło, no bo mam ważniejsze plany niestety. No tak, ty nie pojedziesz, jak no, się okazuje. No szkoda, na pewno... No nie nagram za ciebie, no wybacz ją. No też nie chcę, żebyś mi poziomu zaniżał, także... ale słuchaj, straszny słuchaj. Nie, no rzeczywiście to są żarty. No tak jak powiedziałem, będę starał się oczywiście na dniach pojechać i wszystko to załatwić, ale z drugiej strony cieszę się, że jest taki zapierdol, bo wolę zalegać na przykład kilka tygodni ze zwrotką, bo wiem, że muszę ją zrobić i wiesz, i to będzie na przykład każdy będzie mnie cisnął, niż jakby nic się nie działo, tak? Lepiej jak coś się dzieje niż... No. Jak jest przestój, prawda? Tym bardziej, że do mnie teraz uczestniczyłem w projekcie Polski Rap na Propsie, gdzie nieoficjalnie, no oficjalnie, bo ty jeszcze nawet nie wiesz. No nie, ja widzisz, nie jestem przygotowany tak, pod tym względem. Kilka kawałków powstało właśnie, na każdym kawałku było 6 osób. No i na tym kawałku, którym właśnie z każdego kawałka tam wybierana jest jedna osoba. No i potem sześciu najlepszych po prostu nagrywa ten ostatni kawałek i właśnie na swoim kawałku wygrałem. Tak, wygrałem właśnie na swoim kawałku najlepszą zwrotę. No i czekam tylko właśnie teraz na beat i właśnie będziemy dalej kontynuować. Także fajnie, dzieje się. Mam, żeby nie powiedzieć, żeby tego nie zawyżyć, ale na dobrą sprawę kilkanaście zwrotek, które muszę nagrać gościnnie. Co chwilę osoby, teraz będę działał z takim... Tomi Tomasz z Nowego Sącza, z nim też właśnie będę gadywał. On jednocześnie właśnie będzie moim gościem na płycie, także... No właśnie. Kto jeszcze będziesz gości? No właśnie na tym projekcie bez tytułu, bo nie chcesz powiedzieć, jaki jest tytuł. No bo znaczy, bo jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł. No tak jak powiedziałem, mam kilka koncepcji, które muszę tak naprawdę rozważyć. Podejrzewam, że dopiero na ostatnią chwilę dam. No bo już to zacznijmy od tych tracków, które się tam pojawiły, bo tam też były gościnne występy. No tak, no właśnie jeden gościnny występ póki no tak. Co, dlatego bo wiadomo tak, Sosen, tak? Sosen z WBW, tak, pozdrawiamy wariata z Białegostoku. Tak, pozdrawiam. Tak, Sosen, do kawałka improwizacja. On nie przez przypadek znalazł się na tym kawałku. No jako freestyle'owiec, tak, no improwizacja jak najbardziej. Tak, i on nawet tematycznie właśnie poleciał w tym kawałku właśnie, jeżeli chodzi o freestyle, na wątek freestyle'u. Z gości, cały czas czekam na Edzia. Wczoraj, no wiesz, rozmawialiśmy no wiem, o nim, ale wczoraj jeszcze Edzie do mnie się odezwał, powiedział, że od poniedziałku zacznę już pracę nad kawałkiem, kawałek Looney Tunes, czyli wcielamy się w postacie z bajek, także fajny pomysł, podejrzewam, jeszcze go nie było. Z gościem. Będzie Sky's the Limit, będzie Dzięglo. Dzięglo miał z nami okazję grać koncert w Luce, tak. Bodajże z Rzeszowa chłopak. Tak. Dobrze kojarzę, bardzo, bardzo pozytywny ziomek. Z BRU wtedy był. Dokładnie tak, z BRU, dokładnie. Będzie Sky's the Limit, no to oczywiście z WBW, no oczywiście Szerszeń, to jest, no ty będziesz oczywiście Supi. Kto jeszcze będzie? Będzie na pewno Imcyk. No i ostatnio mam tam jeszcze dogadywania projektu z Konikiem. Konik z Torunia grał z nami koncert w Toruniu. Właśnie akurat na bicie SC, ten co mi wysłał właśnie, Konik będzie właśnie... A jak sprawa wygląda z koncertami w tym momencie?
Wiesz co, jeżeli chodzi o koncerty, przede wszystkim skupiam się na bitwach freestyle'owych. Mhm. Dlatego, bo... Ale są jakieś propozycje już? Wiesz co, tak. Mam kilka koncertów ugadanych, ale to dopiero w granicach październik, listopad i dopiero wtedy będę... No wszystko to po WBW tak naprawdę. Czyli teraz skupiasz się tylko i wyłącznie na bitwach freestyle'owych, bo na dobrą sprawę nie chcę odgrzewać, nie, bo miałbym co zagrać, ale to z poprzedniej płyty, tak? Mógłbym zagrać kawałki, ale nie chcę tego. Każdy już żyje tym nowym projektem, czeka na ten nowy projekt, który wypuszczę. Oczywiście płyta będzie w wersji fizycznej, mhm. Także będzie do nabycia. No tak powiedziałem, skupiam się na razie na freestyle'u, bo chcę trenować przed WBW, no bo to jednak dla mnie będzie ogromne wyzwanie, przede wszystkim coś nowego, doświadczenie. Bo to już nie jest stanie pod sceną, tylko już na scenie, także jest różnica. No jadę tam po zwycięstwo, tyle powiem. Na pewno trzeba mieć cel, nie? Na pewno tanio skóry nie sprzedam. Jak to powiedział Pudzian. Pudzian, tak. Pudziana oczywiście nie pozdrawiamy. Okej. Teraz trochę tak, że tak powiem, zmienię temat w zasadzie, nie wiem, czy będziesz chciał o tym rozmawiać, ale no właśnie, to jest ten element zaskoczenia u mnie w rozmowach ze mną. Jak się ustosunkujesz do, z tego co wiem, nietrwającej już współpracy z Rzepą i Dahilem? Chcesz coś o tym powiedzieć? Ha, zaskoczyłeś mnie. No. Ale nie, no pewnie, ja jestem bardzo otwarty, nie mam zamiaru tutaj... Nie chodzi w żadnym wypadku, żeby hejtować, bo ja nie mam w żadnym wypadku, wiesz, takiego celu. Po prostu kieruje nim nam czysta ciekawość, tak? Bo sam byłem naocznym świadkiem, jak to się budowało i wiem, że no już tak. Się nie buduje. Widziałeś, jak to wygląda od kuchni rzeczywiście, no bo zdradzałem ci kilka tej informacji, tajemnic, tak jak to wyglądało. Wiesz co, no przede wszystkim jak to się zaczęło? No chłopaki dali konkurs na udostępnienie tam jakiegoś zdjęcia czy coś, no i wylosowali jedną osobę tam, która... kilka osób wylosowali, które właśnie tam będą mogli zrealizować Dahil Studio kawałek, no i tam wylosowali mnie jakoś tam szczęśliwym fartem. Mhm. No chłopaki, jakoś tak żeśmy dobrze się dogadali, skumaliśmy się, no i tam postanowiliśmy jakoś razem zadziałać, tak? Zagraliście kilka koncertów, między innymi w Luce też? No tak, wtedy tak, w Luce, w Toruniu, w Bagdadzie, w Atmosferze, nawet żeśmy z Rzepą trochę pofreestylowali, trochę zwrotek dali na... Wiesz, no plany były duże, tak? Na początku zaiskrzyło, potem jakoś po prostu to upadło. Rozstaliśmy się po prostu w dobrych stosunkach. Ja też myślę, że to po części może być i nawet moja wina, dlatego, no bo... Powiem w ten sposób, ja czuję się bardziej solowym artystą niż w składzie. Dla mnie skład to była jakaś zupełna nowość, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Chłopaków serdecznie pozdrawiam, mamy dalej kontakt, przynajmniej ja z Dahilem mam kontakt, także nie ma z tym żadnego problemu. Mhm. Czyli tyle, generalnie no. Raczej umarło nie ma co się spodziewać, że będziesz tworzył jakieś właśnie takie typowe składy, raczej... Wiesz co, nie wykluczam tego, no bo ja jestem, tak powiedziałem, otwarty na propozycje, jeżeli na przykład ktoś mi zaproponuje współpracę, ja nie jestem jakiś taki, że zamykam się wiesz, w domu i siedzę cicho, ja gram sami i chuj, nie? To nie jest tak, bardzo chętnie poznam nowych ludzi, ich twórczość, także... To jest kwestia dogadania, tak naprawdę. Może zaiskrzy. No wiadomo, musi być ta magia. No tak. Chcesz jeszcze coś dodać a propos? Bo tak ci trochę przerwałem, jeszcze Rzepy. Wiesz co, no tyle, no co Rzepy. Rzepy Dahila. No. Rzepy i Dahila, no tak, znaczy, Dahil Studio. Powiem tak, tutaj nie było żadnych zgrzytów, umarło to po prostu śmiercią naturalną, w ten sposób powiem. Mhm. Tak, po prostu szybciej się skończyło niż zaczęło, w ten sposób powiem. Mhm. Mimo wszystko współpracę uważam za jak najbardziej udaną, no bo wiadomo, nowe doświadczenie, nowe studio, gdzie można było jakieś tam się sprawdzić, prawda, no, poznałem kilku nowych ludzi, także fajnie to wszystko działało. Na pewno mogę to wziąć jako jakieś doświadczenie na przykład życiowe, tak. Bardzo, bardzo, bardzo mile wspominam. Bardzo pozytywnie. Dokładnie. No i tym pozytywnym akcentem myślę, że będziemy kończyć. Co, pozdrawiamy jeszcze raz wszystkie osoby, o których wspomnieliśmy. Było tego bardzo dużo. Nie wiem, jeżeli ewentualnie możesz, to kilka słów na temat mojego zbliżającego się projektu. Jakaś, nie wiem, forma zachęty. Z tego, co wiesz niewiele. No właśnie. Taki spontan, nie? Wiem niewiele, ale... Wiem, że wiele będzie dobrze. Wiem, że wiele nie, no serdecznie dobrze. Zapraszam, będę gościnnie na płycie, na kawałku Chcesz tego rapu, także... To będzie numer 2 na płycie. Numer 2, także... Zaraz po tak zwanym ala intro. Ala intro. Intro właśnie, ty mógłbyś coś mi zdradzić w końcu, jak to będzie wyglądało. Ale czy nie, oczywiście serdecznie polecam, na pewno płyta będzie kozacka, dodaję sobie rękę uciąć. Mam nadzieję, że nie będę miał ręki, także... Też będzie w wersji fizycznej. Więc myślę, że moja koncepcja jest taka, że ty też będziesz miał, że tak powiem, możliwość pchania tego dalej. Tak, na pewno na moim fanpage'u będziecie mogli też śledzić poczynania Sopiego, bo na pewno oczywiście wiadomo, że wspieramy się jak możemy i dodajemy razem tutaj
nawzajem się wspieramy i dajemy swoje posty, także z tym raczej problemu nie będzie. No ja zapraszam na przyszłość na koniec września, bo przede wszystkim wtedy wyjdzie mój projekt. Także myślę, że po wakacjach będzie dużo słuchania, bo twój projekt kiedy wychodzi też jakoś tak mniej więcej. Też tak też granice... koniec roku. Dokładnie. Zakładając, że nie będzie obsuwy, tak? Bo to jest wiadomo. No właśnie, ja sobie na szkoda taką obsuwę nie mogę pozwolić, przede wszystkim dlatego, bo... Patrz, mamy zaplecze ślubne. Coś się dzieje. Zaśpiewam 100 lat. Ale to flaszkę musimy dostać. Taki moda się o ślubie, że się wiemy. No właśnie, nie? Kurwa. Nie rzęci się zbyt wcześnie. Żeby tylko konta nie zakładali wspólnego, bo ona go wydoi dobrze. Nie no, chciałem powiedzieć a propos jeszcze mojego projektu. Wiem, że miałem zapowiedzieć twój. Nie no, już zapowiedziałeś coś, wspomniałeś. Tak, miałem właśnie, chciałem jeszcze nadmienić właśnie, że to też nieprzypadkowo jest koniec września. Mhm. Ta data, ponieważ wiadomo, że okres wakacyjny to jest taki okres, gdzie po prostu... No wiadomo. No, część ludzi nie ma po prostu. Ludzi nie ma, tak. No i z jednej strony niby można powiedzieć, ludzie mają więcej czasu, ale ten czas wykorzystują na relaks. Tak? No wiadomo, tak, no bo wiadomo, no bo przede wszystkim, no dokładnie, no bo to jest wiadomo też urlop to nie tylko się odpoczywa od pracy, tylko przede wszystkim od internetu, no bo wiadomo, że komputer ryje banie strasznie, prawda? Tak, także i to jest zabijacz czasu. Ktoś wspomina ode mnie, ale nie będę mówił kto. Chodzi o to, że przede wszystkim we wrześniu, tak jak wspomniałem, 28 września są pierwsze eliminacje do WBW. No i przede wszystkim chcę, żeby też nie było przestoju po prostu. Chcę po prostu wypuścić płytę i po prostu po płycie bezpośrednio od razu sobie pójść na WBW, żeby ludzie po prostu mieli kontynuację mojej osoby, żeby dalej mogli moją twórczość, że tak powiem, czy to będzie płyta, czy freestyle, żeby mogli mnie jakoś cały czas widzieć i mieć mnie na słuchawkach. No, myślę, że to dobry pomysł. No co, ja mogę powiedzieć, na pewno tutaj się gdzieś pojawi w materiale link do fanpage'a twojego, żeby ludzie, ci, którzy jeszcze nie weszli, mieli okazję do wejścia do YouTube'ka. Dziękuję ci bardzo serdecznie za wyczerpującą rozmowę. Zobaczycie track. Dodam tylko, że do tracku ze Skorkiem na mojej płycie na pewno będzie realizowany klip, co już jest swego rodzaju jakąś naszą tradycją, że od czasu do czasu musimy skręcić wspólnie jakiś klip. No właśnie, bo ja to jestem chory, jak nie zrobię klipu z tobą. Tak, tak. Więc tego się możecie spodziewać. No i co, pozdrawiam was bardzo gorąco, serdecznie. Peace, yo i co, no do zobaczenia. Przysyłajcie zdjęcia cycków. Ewentualnie tak, siemaneczko. Piąteczka.